tego, że doskonale się tu czuję między wami. Słyszę was, słyszymy was. Uwaga, zmienimy trochę beat, będzie ostro, także osoby o słabych nerwach proszone są o wstrzymanie oddechu na najbliższe 2 minuty. Przeciwko wojnie to prawdziwe nieczynienie przemocy. A w tym momencie tak wiele istnień bez potrzeby ginie w rzeźniach. Można protestować, można się chować, można zwariować. Najważniejsze przetrwać. Może trzy.
Policja oczywiście zobaczyła, kto jest sprawcą, więc dała nóra w tłum. Wybrała z niego jednego, drugiego, trzeciego, tak, tak. Jednego, drugiego, trzeciego. Trochę ludzi się rozeszło, reszta stała i patrzyła. Niektórzy krzyczeli, żeby policja ich pościła. Lecz oni siedzieli już w samochodach. Na nic się stało dyskutowanie. A nawet zamknięto jeszcze jednego. Zapyskowanie. Zapyskowanie. Yo, hej, 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 hej. Zjednoczmy się i pomóżmy bez agresji. Zjednoczmy się i pomóżmy bez agresji. Zjednoczmy się i pomóżmy bez agresji. Bez agresji. Przez rurkę z kubka przyszła tu ze swoimi rodzicami. Nie wiedziała co je, ale chciała wiedzieć, co się dzieje na ulicy przed restauracją. Ktoś przed chwilą stamtąd rzucił w jej stronę kamieniem. Zapytała, kto to mamusiu, tatę. Zapytała, kto to tatusiu. A oni jej odpowiedzieli: chuligani, tureczko, chuligani. Lecz może ona też widziała, że nie tylko kamień, ale farba poleciała i w ten sposób zrozumiała, że to była akcja świadomościowa. A może ona pomyślała, że ktoś kamieniem chciał ją zabić, a od śmierci ochroniły ją grube szyby McDonalda. Tak, grube szyby McDonalda. Po której stronie barykady teraz jest? 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 Po której stronie barykady? Po której stronie barykady? Yes, 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 yes